Cześć, witam Was wszystkich na kanale Zakładamy Ogród. Słuchajcie, jak widać, nowa kolorystyka w studiu. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, jak i na mojego Instagrama Zakładamy Ogród. Słuchajcie, małe podsumowanie tego, co już wysialiśmy w tym roku, tego, co mamy wysiane i jak dana rozsada zaczyna wyglądać, tak żeby wszyscy mogli sobie to dobrze zobaczyć. Słuchajcie, jako pierwszą mamy kostrzewę. Kostrzewa schody ma jeszcze relatywnie niewysokie. Wygląda tak, jakby ktoś chciał sobie przypomnieć. Nie jest to wysoka trawka, te 30-40 cm. Dalej mamy pampasową dwóch firm. Pierwsza to z Wilmorin, troszeczkę słabiej gdzieś tam wschodzi. Druga to jest Legutko. Zwróćcie uwagę, one późno wschodziły, dlatego są dużo niższe od liderów dzisiejszego podsumowania. No ale schody mają na niezłym poziomie, jest ich dużo. Kolejną jest z tyłu Dmuszek, a tu z przodu, troszeczkę niższa, jest Ostnica. Ostnica wygląda w ten sposób, około 50 cm trawka. I tu jako ostatnia z traw jest to Dmuszek, czyli niziutka trawka, ale jest już bardzo wysoka. Bardzo szybko wzeszła, wiecie, te niskie trawy dużo szybciej wschodzą jednak niż te wyższe. Zobaczcie te wyższe, o ile są niższe paradoksalnie teraz, a jak to będzie wyglądało potem. Pewne problemy się pojawiły, o których muszę Was poinformować, mianowicie generalnie ziemiórka. Będzie taki film u mnie na kanale, jak sobie z nią radzić. Odpowiednie naświetlanie teraz musimy, jak już mamy wysiane, dbamy o odpowiednie naświetlenie. Ja doświetlam lampami moje rozsady. Było sporo pytań na Instagramie, czy są doświetlane. Tak, jeszcze są dni za krótkie. Ilość światła w ciągu dnia nie byłaby na tyle długa, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to, aby zostawić je przykładowo tylko na parapecie. Muszą być wysiewane i teraz jeszcze doświetlane. Co tu jeszcze mamy? Mamy bratki, które sobie też fajnie powschodziły. Na razie są drobniutkie, malutkie. Funkie i pelargonie jeszcze nie wzeszły. Takie szybkie podsumowanie, żebyście widzieli, co jak wygląda. Jeżeli by Was zastanawiało, jeżeli byście chcieli, wysiewaliście mniej więcej w tym samym czasie co ja i chcielibyście sobie porównać, to u mnie na kanale co tydzień jest podsumowanie tego, co już wysiewaliśmy. Tych wysiewów będzie bardzo dużo w tym roku. To jest pierwsze szybkie podsumowanie bez operatora. A w zasadzie mało do pokazania, ale wiem, że Was ciekawi, jak te wysiewy wyglądają i czy już powschodziły. Zapraszam Was raz jeszcze do subskrypcji tego kanału i na mojego Instagrama Zakładamy Ogród. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!